Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Pani Minister. Mam zaszczyt w imieniu Klubu Solidarna Polska przedstawić stanowisko do sprawozdania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie, druk nr 1251. Projekt dotyczy umożliwienia dokonania na wniosek zainteresowanego podmiotu złożonego w terminie do dnia 30 września 2013 roku wpisu do Krajowego Rejestru odmian roślin sadowniczych, które znajdowały się na liście odmian materiału szkółkarskiego CAC i dla których były sporządzone opisy odmian bez przeprowadzania badań OWT. Termin, który był określony w pierwotnym projekcie ustawy, w projekcie prezydenckim, wyznaczono na 30 września 2012 roku. Proces procedowania tamtej ustawy wtedy bardzo się opóźnił, także termin stał się bezprzedmiotowy. W czasie prac w Sejmie nad ustawą termin nie został przesunięty, dlatego należy uregulować tę kwestię. Dotyczy to odmian tradycyjnych jabłoni, gruszy, śliwy, czereśni, wiśni, a także krzewów w przypadku agrestu i porzeczek. Prawo unijne zezwala producentom na dokonanie takiego wpisu bez konieczności przeprowadzania badań i nie określa terminu, w którym należy te działania przeprowadzić. W trakcie prac komisji przedstawiciele Stowarzyszenia Polskich Szkółkarzy zwrócił uwagę, że zapisany w ustawie termin składania wniosków 30 września 2013 roku jest zbyt krótki. Zanim ustawa wejdzie w życie, może się okazać, że znowu będzie za późno i ta uwaga została uwzględniona. W trakcie dyskusji Polska Izba Nasienna przedstawiła propozycję zmiany przepisów, które według Izby w praktyce utrudniają polskim przedsiębiorcom działającym na terenie Polski wytwarzanie i obrót materiałem siewnym. Pierwsza kwestia to możliwość umieszczania w Krajowym Rejestrze odmian gryki i prosa. Przy obecnych zapisach można rejestrować w Polsce tylko te odmiany, które są rejestrowane w katalogu unijnym. Kolejna uwaga dotyczyła zmiany definicji materiału siewnego w taki sposób, że z definicji materiału siewnego nie wyklucza się jednoznacznie kontroli materiału siewnego nielegalnego. Obecnie materiał siewny jest tylko certyfikowany, niecertyfikowany nie jest materiałem siewnym, a przecież istnieje nadal duży obrót nielegalny. Kolejna sprawa to zmiana sposobu pobierania opłat za ocenę polową materiału siewnego oraz ocenę laboratoryjną tego materiału. I ostatnia kwestia dotyczyła wyłączenia etykiet materiału siewnego z przepisów o towarach paczkowanych. Uznano, że propozycje te powinny być uwzględnione w odrębnej inicjatywie ustawodawczej, tak aby również inne podmioty miały szansę skonsultować ten projekt i zaopiniować taką propozycję. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Klub Parlamentarny Solidarnej Polski będzie głosował za tę ustawą. Dziękuję bardzo.